imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To uroczystość, która powinna nasze serca napełnić radością, ale jednocześnie budzi się w nas pewna obawa, pewien lęk. Jednocześnie może powstać w naszych sercach ból. No bo jak tak spojrzymy na to Królestwo Najświętszej Maryi Panny dzisiaj, to co my tam zobaczymy? Zobaczymy wiele zła, zobaczymy wiele głupoty, zobaczymy naszą ojczyznę pogrążoną w błędach i w grzechach. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że to Królestwo Najświętszej Maryi Panny jest doświadczane takimi trudnościami, takimi problemami? Jak to możliwe, że to Królestwo Najświętszej Maryi Panny mogło całkowicie upaść w okresie rozbiorowym? Jak to możliwe, że tak mogło cierpieć w okresie wojennym? Oczywiście te pytania już wielokrotnie sobie katolicy w Polsce zadawali. Odpowiedź na nie jest dosyć prosta. Mamy ją już w Starym Testamencie. W księgach Starego Testamentu znajdziemy proroków, którzy krzyczą, którzy ganią lud izraelski, dlatego że ten nieustannie powtarza: Templum Domini, Templum Domini, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska. O cóż chodzi? Dlaczego ci prorocy za to ganią Izraelitów? Otóż oni byli święcie przekonani, że skoro tutaj w Jerozolimie jest świątynia prawdziwego Boga, jedyna świątynia na całym świecie, której sobie Pan Bóg faktycznie zażyczył, no to w Jerozolimie nic złego stać się nie może. Jerozolima upaść nie może. Dlatego ta świątynia pańska, która służyła jako taką wymówkę, jako taką tarczę, która na pewno ich ochroni. Prorocy ganili to podejście, mówiąc, że jak nie będziecie, jak nie przestaniecie żyć jak poganie, to nic wam ta świątynia pańska nie pomoże. I dobrze wiemy, że tak się stało. Izraelici zostali podbici, wzięci w niewolę, a wielka Jerozolima wraz ze swoją piękną świątynią stała się mieszkaniem dla dzikich zwierząt. Podobnie również było, jest i może być z naszą ojczyzną. Jeśli będziemy mieli tylko na ustach tą naszą królową, Najświętszą Maryję Pannę, jeśli będziemy wprawdzie głośno wzywali naszej królowej, ale nie będziemy zaprowadzali jej królestwa w naszych sercach, królestwa jej syna w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym otoczeniu, no to wtedy będziemy jak ci Izraelici, którzy pewni siebie żyli jak poganie, ale na ustach mieli mnóstwo właśnie tej świątyni pańskiej. A więc dzisiaj musimy prosić naszą królową, aby ona pomogła nam naprawdę zaprowadzać to swoje, to jej królestwo w naszych sercach. Pamiętajmy przy tym, teraz patrząc na wszelkie zło, które dzieje się dookoła nas, pamiętajmy przy tym, że zniechęcenie, że strach to są pokusy. Gdy dzisiaj patrzymy na naszą ojczyznę i widzimy, czy to rządzących, czy nierządzących, czy polityków, czy młodzież, czy szkolnictwo, czy w ogóle cały przekrój społeczeństwa, to może pojawić się taka pokusa do zniechęcenia, do zwątpienia, czy to w ogóle jeszcze da się naprawić, czy tutaj może faktycznie jeszcze być Królestwo Najświętszej Maryi Panny, czy te czasy przypadkiem bezpowrotnie już nie minęły. Może jeszcze gdzieś tam w czasach baroku tego przedmurza chrześcijaństwa było to możliwe, ale czy teraz w ogóle jest to jeszcze możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. I twierdzenie, że nie jest możliwe albo jest zupełnie nieprawdopodobne, świadczy o braku chrześcijańskiej cnoty, nadziei. Jako wierzący mamy obowiązek praktykować cnotę nadziei. Ta cnota, która bazując na wszechmocy Bożej, oczekuje od Niego pomocy w tym, co nam do zbawienia jest potrzebne. I jak najbardziej możemy oczekiwać od Pana Boga tego, że On nasze serca odmieni, że On nas naprawi. Nie w sposób cudowny, że nagle biną nasze problemy, nagle biną pokusy, ale możemy oczekiwać,
że jeśli my zrobimy to, co do nas należy, to wtedy On pomoże nam w ten sposób, że otrzymamy to, co jest do zbawienia potrzebne, że otrzymamy taką pomoc, jaka będzie nam konkretnie potrzebna. Taką pomoc, która może również tutaj na naszej ziemi zaprowadzić to Królestwo Boże. Tak jak rewolucja zaczyna się jak taki mały płomień i jeśli nie zgasi się jej na samym początku, to rozprzestrzenia się bardzo szybko. Podobnie może być i z kontrrewolucją, pomimo tego, że ona nie burzy, tylko buduje. Ale jeśli spojrzymy na przykład na wiek X, wiek głębokiego kryzysu wiary, wiek, w którym kapłani zupełnie porzucili prawo celibatu, w którym wielu z nich nie znało już formuły rozgrzeszenia. Mamy takie relacje, że nawet tak podstawowych informacji, nawet tak podstawowych rzeczy kapłani już nie znali. Cały kościół pogrążony był w zepsuciu, cały kościół zeświadczył się. Zakony, klasztory były traktowane przez świeckich władców jako takie dwory, w których żyli sobie po świecku, a i biskupi, i przeorzy, i opaci, wszyscy oni żyli właśnie jak świeccy panowie, bo przeważnie też wywodzili się z arystokracji i żyli sobie dalej swoim, w cudzysłowie, radosnym życiem w tych klasztorach czy na swoich stolicach biskupich. Czas głębokiego kryzysu, głębokiego upadku, gdzie mogłoby się wydawać, że Kościół nie znajdzie już sobie siły, żeby się podnieść. I pośród tych wszystkich ciemności pojawia się mały klasztorek w Cluny. Mały klasztorek, który niczym się nie wyróżnia, ale za 70 lat już będzie miał blisko 500 klasztorów córek, które będą niosły odnowę, które będą niosły świętość. Zaczyna się od małego klasztorka, w którym po prostu mnisi modlą się i pracują. Nic więcej. I nic więcej, jak się okazuje, nie było potrzebne. Nie było potrzeba ani wielkich politycznych ruchów, ani wielkich działań, ani krucjat, które później nadeszły, ale raczej jako owoc tej odnowy, niż jako coś, co ją spowodowało. Potrzeba było po prostu, żeby ludzie spełniali swoje obowiązki, żeby mnisi modlili się i pracowali. I to wystarczyło. Świętość, spełnianie swoich obowiązków. I tak te małe klasztorki budowały wokół siebie cywilizację, budowały wokół siebie porządek, Królestwo Boże, rozprzestrzeniały łaskę wszędzie dookoła siebie. I tak samo my powinniśmy dzisiaj postępować. Nie patrzmy na wszystko, co tam złego się w świecie nie dzieje, z przerażeniem, tylko skupmy się na naszych obowiązkach. Jak ci mnisi w Cluny, dbajmy o to, żeby w nas było Królestwo Boże. Dbajmy o to, aby rozprzestrzeniało się ono dookoła nas. Porządkujmy to nasze życie poprzez walkę z grzechem i pracę nad cnotami. I miejmy świadomość, że to jest walka o duszę, to jest walka o cywilizację, bo właśnie takie małe zalążki rozsiane po całym świecie, zalążki Królestwa Bożego, które rozwijają się, rosną, powstają wokół nich rodziny, kaplice, małe społeczeństwa, szkoły, przeoraty, czy też zupełnie świeckie małe instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, które powstają, w których panuje Królestwo Boże. I w ten sposób naprawdę w przeciągu jednego, dwóch pokoleń może być nasza ojczyzna znowu godnym królestwem dla Najświętszej Maryi Panny. A nawet jakby miało się zdarzyć, że ten czas nie będzie nam dany, że przyjdzie burza, która te młode drzewa rozwijające się powali, to i tak to tak działa, że w tej ekonomii łaski nic nie ginie. Czyli wszystko to dobre, co zostało stworzone, ono nawet upadając rozsieje swoje nasiona jak to drzewo, aby z każdego tego powalonego drzewa wyrosły później znowu kolejne sadzonki, kolejne wielkie drzewa, które będą rosły właśnie na chwałę Bożą, które będą tworzyły to Królestwo Boże tutaj na ziemi, na chwałę Bożą dla dobra naszej ojczyzny i ku zbawieniu dusz. A więc pracujmy nad tym i prośmy naszą Królową, abyśmy potrafili to Królestwo Boże, Królestwo Najświętszej naszej Matki w naszych sercach wprowadzać, w naszych rodzinach wprowadzać, dookoła nas wprowadzać i naprawdę w ten sposób temu Królestwu służyć, naszej Królowej służyć. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.